Witam Was serdecznie, moi drodzy słuchacze. Kłania się Łukasz M. Moi drodzy, znowu nowość na rynku niemieckim. Wyszła kolejna gazetka Top Tor. Jest to już gazetka, która wychodziła wcześniej. Jednak to jest kolejna część, można powiedzieć. Jest to numer, zaraz Wam powiem, numer 6 z tego roku 2015 i mamy w środku, znaczy w środku, na zewnątrz tutaj przyklejona do gazetki jest saszetka z Mecz Ataku. W środku ma być podobno limitowana karta, zaraz zobaczymy, jaka to będzie. Oprócz tego dodali tutaj takie, można powiedzieć, korki, wkłada się palca do środka i się strzela do bramki. Może dzisiaj otworzymy sobie tylko tą saszetkę z tymi korkami, nie będę tam nic kombinował, wiadomo, o co chodzi. I patrzymy, co mamy za limitkę w środku. Mamy zawodnika Matipa z Schalke, Sahin z Borussii, Terode z VfL Bochum, to jest druga liga. Limitka jest Leona Andreasena z Hanoweru. I mamy bramkarza Ostrzana, to jest Ingolstadt. Co tutaj jest w środku w tej gazetce? Już tak patrzyłem, no dużo jest różnych takich ciekawostek, jeżeli chodzi o niemiecką Bundesligę, wiadomo. Troszeczkę jest plakatów. Tutaj mamy gwiazdy z Champions League, Hazard, Pogba, Messi, Ronaldo, Aguero, Casillas i tak dalej. Tutaj są, można powiedzieć, do wpisywania grupy, które zespoły, jakie miejsca zajmą. Później tutaj przejdą do następnej rundy, to również można wpisywać ćwierćfinały, finały, półfinały i finały, oczywiście, finał oczywiście. Na San Siro niestety bez Milanu. A szkoda. Mam nadzieję, że się Milan poprawi. 7 meczy, na razie mają 3 zwycięstwa, 4 porażki. Nie wygląda to za dobrze. To by była masakra, jakby 3 sezony nie grali w Lidze Mistrzów. Jeżeli chodzi o taki klub. I tak przeleciałem. O, widzicie, mamy tutaj reprezentację Niemiec na plakacie. W środku jakiś chyba Argentyńczyk. Chyba Messi i Ronaldo, jak się nie mylę. O, i Robben jest. Tutaj jest Rooney. Czyli jest tam kilku zawodników na plakacie. Tu mamy Ronaldo, Schweinsteiger, Pogba, Vidal. O, tutaj są gwiazdy z Ligi Europejskiej. Jest tu kilku świetnych zawodników. Harry Kane, Van Persie, Higuain, Royce, El Shaarawy. Ale niestety nie ma podanego, co będzie w następnej gazetce. Niestety. Tutaj jest pokazane, co jest w tej, a co będzie w następnej, niestety nie ma. Czyli będziemy musieli wyczekiwać. Tak więc, moi drodzy, dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was wszystkich. Cześć!